Czy wiesz, że perski matematyk Al-Kashi bardzo przyczynił się do rozwoju ułamków dziesiętnych? Jego główne dzieło, w tłumaczeniu na język polski Klucz do arytmetyki, jest jednym z najważniejszych średniowiecznych tekstów matematycznych. Przedstawia on między innymi rozwinięcia dziesiętne różnych liczb. Wiesz już, jak zamieniacie liczby dziesiętne na ułamki zwykłe, czy też liczby mieszane. Przypomnę Ci, jak to robić. Ta liczba to 4 dziesiąte. Jeśli mamy 0 całych, to otrzymamy ułamek zwykły, a nie liczbę mieszaną. Patrzymy teraz, co mamy po prawej stronie przecinka. Mamy 4 części dziesiąte. Najpierw rysujemy kreskę ułamkową. Liczbę, która znajduje się po prawej stronie przecinka, zapisujemy w liczniku. A jaki będzie mianownik tego ułamka? Skoro mamy jedną cyfrę po przecinku, to w mianowniku będzie liczba 10. Obie liczby oznaczają 4 dziesiąte. A czy ten ułamek da się skrócić? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. Liczby 4 oraz 10 dzielą się przez 2. Oznacza to, że da się skrócić ten ułamek. Aby to zrobić, wystarczy licznik i mianownik podzielić przez 2. Zacznijmy od licznika. 4 podzielić przez 2 to 2. Podzielmy teraz mianownik przez 2. 10 podzielić przez 2 to 5. 4 dziesiąte to inaczej 2 piąte. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy po zamianie liczby dziesiętnej na ułamek zwykły da się skrócić ułamek zwykły. Teraz mam zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie zapisać w postaci liczby mieszanej 13 i 7 dziesiątych. Jak już powiedziałem w poleceniu, tę liczbę dziesiętną zapiszemy w postaci liczby mieszanej. A dlaczego? Ponieważ mamy 13 całych. Najpierw zapisujemy liczbę 13. Po prawej stronie przecinka mamy tylko jedną cyfrę. Siódemkę zapisujemy w liczniku. W mianowniku znajdzie się liczba 10. 13 i 13,7 to jest to samo co 13 i 13,7. Teraz sprawdzamy, czy da się skrócić część ułamkową. Mamy tutaj 0,7. Jedynym wspólnym dzielnikiem obu liczb jest liczba 1. Oznacza to, że tego ułamka nie da się skrócić. Wykonaliśmy nasze zadanie. Możemy zatem przejść do kolejnego zadania. Teraz zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie zamienić na liczbę mieszaną 6 i 12setnych. Mamy tutaj 6 całych. Najpierw zapisujemy liczbę 6. Po prawej stronie przecinka mamy liczbę 12. W liczniku zapisuję więc liczbę 12. A co znajdzie się w mianowniku? Zwróć uwagę, że po prawej stronie przecinka mamy dwie cyfry. W mianowniku znajdzie się więc liczba 100. Zobacz. 6 i 12 setnych to inaczej 6 i 12 setnych. Poprawne przeczytanie liczby dziesiętnej na początku zamiany podpowie nam, jak będzie wyglądała liczba mieszana. A czy ułamek 12 setnych da się skrócić? Oprócz jedynki, liczby 12 i 100 dzielą się również przez 2 oraz przez 4. Największym wspólnym dzielnikiem obu liczb jest liczba 4. Jeśli podzielimy licznik i mianownik przez 4, to otrzymamy ułamek nieskracalny. Najpierw przepiszę liczbę 6 oraz narysuję kreskę ułamkową. 12 podzielić przez 4 to 3. 100 podzielić przez 4 to 25. 6 i 12 setnych to jest to samo co 6 i 3,25. Znowu przyszła na zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie zapisać w postaci liczby mieszanej 135 i 9 Najpierw przepisujemy całości, czyli liczbę 135. Obok zapisuję kreskę ułamkową. Ta liczba to 135 i 9 setnych. Po prawej stronie przecinka mamy dwie cyfry, 0 i 9. 0,9 to jest to samo co 9 i tę liczbę zapisujemy w liczniku. Zwróć uwagę, że po prawej stronie przecinka mamy dwie cyfry. Oznacza to, że w mianowniku znajdzie się liczba 100. Teraz sprawdzamy, czy da się skrócić ten ułamek. Jedynym wspólnym dzielnikiem obu liczb jest liczba 1 oznacza to, że nie da się skrócić tego ułamka. 135 i9 to jest to samo co 135 i9 setnych. Spójrz teraz na taką liczbę dziesiętną, 125 000. Zatrzymaj teraz lekcję i spróbuj samodzielnie zapisać tę liczbę dziesiętną w postaci ułamka zwykłego, który jest nieskracalny. Zwróć uwagę, że tutaj mamy 0 całych, więc tę liczbę dziesiętną zapiszemy w postaci ułamka zwykłego, a nie w postaci liczby mieszanej. Najpierw rysujemy kreskę ułamkową. Po prawej stronie przecinka mamy liczbę 125. Tę liczbę zapisujemy w liczniku 125. Liczba, która znajduje się po prawej stronie przecinka składa się z trzech cyfr. Oznacza to, że w mianowniku zapiszemy liczbę 1000. Największym wspólnym dzielnikiem obu liczb jest liczba 125. Aby skrócić ten ułamek, należy zatem podzielić licznik i mianownik przez 125. 125 podzielić przez 125 to 1. 1000 podzielić przez 125 to 8. 125 tysięcznych to jest to samo co 1 ósma. Przed Tobą ostatnie zadanie w tej lekcji. Zatrzymaj ją i spróbuj samodzielnie zapisać w postaci liczby mieszanej taką liczbę dziesiętną. 14 i 21 tysięcznych. Zwróć uwagę, że nie mamy tutaj zera całych, tylko 14. Tę liczbę zapiszemy więc w postaci liczby mieszanej. Najpierw zapisuję całości, czyli liczbę 14. Obok rysuję kreskę ułamkową. Po prawej stronie przecinka mamy 0,21. 0,21 to jest to samo co 21. A ile cyfr mamy po prawej stronie przecinka? Po prawej stronie przecinka mamy 3 cyfry. Oznacza to, że w mianowniku zapiszemy liczbę 1000. Jedynym wspólnym dzielnikiem liczb 21 i 1000 jest liczba 1. Co to oznacza? Oznacza to, że 21 tysięcznych to ułamek nieskracalny. Wykonaliśmy wszystkie zadania w tej lekcji. Gratulacje! Aby zamienić ułamek dziesiętny na zwykły, wystarczy część ułamkową zapisać w liczniku, a w mianowniku wpisać 10 lub 100 lub 1000 i tak Liczba w mianowniku jest zależna od ilości cyfry po przecinku. Sprawdź, czy utworzony ułamek zwykły można skrócić. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o przekształcaniu ułamków oraz do zasubskrybowania naszego kanału.